Witam. Powiem Ci teraz coś bardzo banalnego. Jeżeli chodzi o nas i o nasze możliwości, to jesteśmy kompletnymi analfabetami. Jest to smutny fakt i nie dotyczy on tylko Ciebie i mnie, ale wszystkich. Uczymy się mnóstwo na temat granic, ograniczeń, ale ani słowa o możliwościach, o odwadze i o duszy. Vincent Goh to książka, która jest jak nagły powiew świeżego wiatru na tą monotonną przestrzeń i ciszę marzeń. Jeżeli możemy ją do czegoś porównać, to chyba tylko do nagle zapalonej olbrzymiej latarni na tym oceanie upadłych marzeń. Książka została napisana przez Briana Tracy i Rafaela Badiaga. Brian Tracy jest światowym mówcą i prezesem i generalnym dyrektorem Brian Tracy International, organizatorem wielu szkoleń na całym świecie i cenionym autorem wielu motywacyjnych książek, m.in. książki Zmień myślenie, a zmienisz swoje życie, którą w sumie tutaj mamy. Rafael Badiak jest mówcą motywacyjnym, autorem The Billion Dollar Secret, Ready, Set, Go i Aniołem Biznesu. Jego pasją jest przekraczanie granic możliwości. Badiak pokazuje, że należy zejść z wydeptanej ścieżki, aby zadziwić świat i siebie, aby odkryć życie na nowo i przeżyć je z pasją, z zapałem i tak, aby nie żałować tego życia, aż do końca swoich dni i aby zostawić coś następnym pokoleniom po sobie. Życie powinno być ekscytującą wędrówką, pasją. Grave Peterson świetnie ujął to słowami, że ludzie są z reguły dobrzy i że skądś przychodzimy i dokądś zmierzamy i powinniśmy zrobić wszystko, aby uczynić tę wędrówkę niezwykłą, fascynującą podróżą, która przyniesie nam w życiu szczęście. Punkt wyjścia jest taki, że każdy z nas ma marzenia i te małe, i te duże, które wzrastają w nas przez całe życie. I takie marzenia, o których boimy się mówić innym, bo wydają się niemożliwe do zrealizowania. A punkt finalny jest taki, że powinniśmy zrobić wszystko, aby te marzenia zrealizować. Ale nie sztuką jest tylko mówić, ale sztuką jest też działać i podejmować ryzyko, nawet bez gwarancji sukcesu, co autor wielokrotnie podkreśla zarówno w książce, jak i podczas swojej mowy na TEDxie, na czerwonej kropce, gdzie zapala innych, a wiadomo, że aby zapalać innych, sami musimy płonąć. Rafael w swojej książce opowiada o pokonywaniu granic, o dokonywaniu rzeczy niemożliwych i o doświadczeniu bólu, cierpienia podczas ultramaratonu na pustyni. Ready, Set, Go jest to książka porywająca, pełna niesamowitych historii. Jest swego rodzaju mapą na drodze zwanej życiem, którą każdy z nas przechodzi, ale to też tylko od nas zależy, jak ta droga będzie wyglądała na swoim końcu, a możemy być pewni, że ten koniec będzie i że kiedyś nasze życie dobiegnie końca i wtedy będziemy musieli się rozliczyć z tego, czy przeżyliśmy je tak, jak chcieliśmy, aby ono wyglądało, czy jesteśmy uczciwi, ale czy jesteśmy uczciwi przede wszystkim względem siebie? I myślę, że ta książka zdecydowanie pomoże nam tą odpowiedź na to pytanie odnaleźć. Autor w pewnym momencie mówi tutaj: nie łudźcie się, nie wystarczy mówić, trzeba działać, podejmować ryzyko, nawet bez gwarancji sukcesu. Trzeba po prostu próbować, niezależnie od tego, czy nam się uda, czy nie, to każdy wielki bohater zaczynał małymi krokami. Najważniejsze jest właśnie rozpoczęcie, czyli ready, set, go, czyli bycie gotowym do
działania. Studium odwagi, historii, pokonywania cierpienia i udowadniania sobie, że jesteśmy w stanie osiągnąć rzeczy niebywałe, jeżeli tylko będziemy po nie sięgali. Jest to książka niesamowicie skonstruowana. Oscyluje między podejmowaniem ryzyka i naginaniem prawdopodobieństwa w swoją stronę, a szarością dnia codziennego. I to tylko do nas, od nas zależy wybór, którą z tych dróg, tych ścieżek wybierzemy. A możemy być pewni, że musimy podjąć jakąś decyzję, bo jeżeli nie podejmiemy żadnej decyzji, to los podejmie tę decyzję za nas. Jest to pasjonujący portret ukrytej odwagi, skrytej za fasadą codziennego dnia. Jakby to ujął Jacek Walkiewicz, puk, puk, strach puka do drzwi, otwiera mu odwaga, a tam nikogo nie ma. I to tylko od nas zależy, czy tą odwagę w sobie odnajdziemy. Myślę, że ta książka jest ekstremalną wizją robienia rzeczy niemożliwych, zaczynania robienia rzeczy ekstremalnych od postawienia pierwszego kroku już dziś i bazowania na jutrzejszej przyszłości, którą sami tworzymy. Zdecydowanie polecam tą książkę, ponieważ zaczynając ją od pierwszej strony i kończąc na ostatniej, gdy otworzysz ją na półkę, będziesz już zupełnie innym człowiekiem. Jeżeli podejdziesz do tej lektury merytorycznej wrażliwie i dogłębnie, to na pewno znajdziesz tutaj coś, co może odmienić Twoje życie. Mam nadzieję, że zachęciłam Cię do przeczytania tej niesamowitej książki. Może na koniec zrobię konkurs. Napisz pod spodem w komentarzu, jakie Twoje marzenie jest dla Ciebie tak ważne, że boisz się o nim mówić innym, bo wydaje Ci się niemożliwe do zrealizowania dla najciekawszego, dla osoby, która napisze najciekawszy komentarz. Dam taką książkę właśnie.